Witajcie kochani na kanale Kociara Mróczka. Po tej stronie Agnieszka. No i oczywiście moja Mrócia. Tutaj, o, widzicie? Ona się pcha do zakupów. Przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym. Dawno nie było mnie na kanale z produktami, które kupiłam. No i dziś tak. Mam chlebek pełnoziarnisty z nasionami słonecznika. Kupiony w polskim sklepie. Do tego mam bananiki. Kupiłam sobie olej kujawski. Dwa awokado. Jednego pomidorka. Szery, mleczko, nie było innego, to więc łatciate, nie przepadam tak za nim, ale nie mam innego wyjścia. No i oczywiście mamy moją Mróczkę, musi się zapoznać. Olej z oliwek, bo już mi też wyszedł. Do tego czarne oliwki, bo innych nie było. Nasza pierwsza reklamówka. Chodź tu, kochanie. Mój portfelik. Jedną papryczkę. Mandarynki z pomarańczem. Ser feta. Cytrynkę. Tureckie bułeczki. Ogóreczki, i oczywiście czosnek. To są moje produkty. Olej kupiłam, bo olej, jak to się mówi, mi zabrakło. Nie było mojego oleju z oliwek, które do pieczenia daję, więc kupiłam małą buteleczkę kujawskiego. Użyję to do pieczenia. Do tego mam oliwki, ale oliwki użyję do kanapek i pomidorka. A także będę chciała zrobić kanapki zapiekane serem feta z oliwkami i z papryczką. Tak, tutaj mam papryczka. Papryczka, feta. To jest jeden zestaw. Tutaj też chlebek pełnoziarnisty zrobię polany olejem. Do tego pomidorki posypane pieprzem i solą. I też dam, pokropię jeszcze na wierzchu oliwki, olejem. Niunia! Będę chciała też zrobić pastę z awokado i z ogórka zielonego. Dlatego mam tutaj cicia. Awokado jest. Ogórek mam tutaj. I to wszystko. Z tego co pamiętam. A i szyneczka. Ale szyneczkę mam w domu, to więc zrobię. Także wykorzystam sobie. Ach, bułeczki. Wiecie, jakie dobre są bułeczki. Zrobić je z nich tosta. Wziąć, posmarować masełkiem. Do tego włożyć serek. Szyneczkę, czy tam coś innego. Pomidora i to zapiec. Pycha. Ale te bułeczki zrobimy inaczej, bo pójdą do flaczków. Mój uwielbia flaczki, te bułeczki tureckie. Pycha. To jest na ten czas tego mojego holu wszystko, kochani. I za to wszystko zapłaciłam 30 euro. Tak trochę. Tak żywność poszła w górę. ale się cieszę, bo zrobię sobie bułeczki takie jak chcę. To wszystko śniadania według mojej koncepcji. Życzę Wam miłego oglądania, subskrypcji dawania i do zobaczenia do następnego razu. Pa!